Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia książkę Dom Savignon Louis-Me zatytułowaną Życie mistyczne. Opracowanie graficzne Paulina Julia. Czyta Iwonna Teresa. Rozdział 13. O indywidualnym działaniu Chrystusa ukrzyżowanego na każdą duszę. Słowo krzyża tym, którzy zbawienia dostępują, jest mocą Bożą. 1 do Koryntian, rozdział 1, werset 18. W tajemnicy odkupienia odkrywamy dwa różne działania Pana naszego. Najpierw czyn, którym wynagradza Ojcu Niebieskiemu in globo za wszystkich ludzi, mówiąc dokładniej, za cały świat aniołów i ludzi, zarówno potępionych, jak tych, którzy będą zbawieni. Przyglądaliśmy się już tej tajemnicy z tego punktu widzenia. Następnie akt, przez który sam Jezus zastosowuje to obfite odkupienie osobiście i oddzielnie do każdej poszczególnej duszy. Dusze dobrej woli zgadzają się na Jego działanie i współpracują z Nim. Inne zaś opierają się Mu i własnowolnie usuwają się spod Jego wpływu. Przyjrzymy się teraz temu działaniu Pana naszego na każdą duszę z osobna. Jaki sposób znalazł Chrystus Pan, aby przyjść do każdego z nas indywidualnie, działać na każdego oddzielnie, jednoczyć każdego osobiście ze sobą, barankiem Bożym umęczonym na krzyżu? Inaczej mówiąc, jak stanowimy jedno z Jezusem ukrzyżowanym? Czy to naprawdę możliwe? Istotę trudności stanowi ten fakt, że Pan nasz jest człowiekiem. W jaki sposób Jezus Chrystus, Homo Christus Jezus, który teraz jest w niebie, może działać jednocześnie na wszystkich ludzi i na każdego z nich poszczególnie wprost i bezpośrednio? Poza tym, jak może nas stawiać w zetknięciu żywotnym czynem ze swymi cierpieniami i śmiercią na krzyżu, które się zdarzyły przed tylu wiekami? Teologowie zgadzają się w tym, że rozwiązanie tej trudności leży w obecności hipostatycznej bóstwa w duszy i w ciele Jezusa Chrystusa. To podnosi zdolności naturalne i nadprzyrodzone najświętszego człowieczeństwa do tego stopnia, że może działać na wszystkich ludzi i na każdego z osobna, indywidualnie i osobiście. Nie było to zatem zupełnie przenośnią, gdyśmy mówili o zjednoczeniu naszym z Chrystusem, o tym, że dusza nasza obrała sobie mieszkanie w Jego ranach. To po prostu stwierdzenie prawdziwego faktu. Można postawić ten zarzut, że przecież Jezus w tej chwili nie cierpi i nie umiera. Jak możemy zatem być z Nim złączeni na krzyżu? Czy to po prostu nie jest przenośnią, którą się nabożnie posługujemy? Bynajmniej to wyrażenie najobiektywniejszej rzeczywistości, jaką można pomyśleć. I tutaj teologia przychodzi nam z pomocą, twierdząc, że boska osobowość Pana naszego podnosi Jego człowieczeństwo ponad ciasne granice przestrzeni i czasu. Ponieważ Jezus jest osobą boską,
dla której nie ma różnicy między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, gdyż wszystko jest dla niej wieczną teraźniejszością. Dlatego w godzinie śmierci na krzyżu mógł nawet jako człowiek objąć wszystkie razem rzeczy i istoty stworzone i każdą osobno i działać na nie i dla nich poszczególnie, oddzielnie, bądź przed swoją ofiarą, bądź po niej, bez względu na czas i na ich ilość. Nie ma bowiem takiej ilości stworzeń, która zdołałaby wyczerpać moc i wszelkie możliwości osoby boskiej. Zatem każdy człowiek może przez wiarę i sakramenty zetknąć się bezpośrednio, osobiście ze Zbawicielem swoim, umierającym na krzyżu. Może otrzymać wprost z jego boku otwartego krew i wodę swego zbawienia. Nauka ta o bezpośrednim, rzeczywistym kontakcie z ukrzyżowanym Jezusem, jako że jest On osobą boską, wydaje się w pierwszej chwili subtelną, nadzmysłową, trudną do pojęcia i taką też jest w istocie. I nawet geniuszowi świętego Tomasza z Akwinu nie udało się zmniejszyć trudności, jakie nauka ta przedstawia rozumowi naszemu. Niewielu chrześcijan potrafi sformułować ją w zadowalający ich sposób, a pomimo tego mają pewną instynktowną czy intuicyjną zdolność pojmowania jej. Nie tylko święci kanonizowani albo wielcy uczeni, ale też i nieprzebrana ilość zwykłych wiernych, żyjących w najskromniejszych warunkach, nie odczuwa żadnej trudności, by żyć i umierać w zjednoczeniu z ukrzyżowanym Zbawicielem, jak gdyby jeszcze był na krzyżu. Znane są słowa świętego Pawła: z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Wyrażają fakt równie aktualny dla każdego z nich. Wiara i skuteczna łaska sakramentów czyni ich współczesnymi mędrce Zbawiciela, tak, że mogą w niej uczestniczyć. Może mi kto powie, że to są mistycy. To prawda, ale powołaniem każdego chrześcijanina jest być mistykiem i każdy znajdzie środki w skarbie wiary i w sakramentach, by nim zostać. Pan nasz znalazł sposób, aby nas naocznie przekonać o tym wielkim fakcie naszego zjednoczenia z Nim ukrzyżowanym, a tym sposobem jest ofiara mszy świętej i sakrament Eucharystii, który daje każdemu możliwość karmienia się dziś ciałem i krwią Baranka Bożego ofiarowanego na krzyżu. Pan Jezus nocy, której był wydany, wziął chleb, a dzięki uczyniwszy łamał i rzekł: bierzcie, a jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Wziął i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją, albowiem ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć pańską będziecie opowiadać, aż przyjdzie. 1 do Koryntian, rozdział 11, werset od 23 do 26. Czy nie jest to cudowne? W Komunii Świętej następuje osobiste zetknięcie każdego komunikującego z ciałem Jezusa ukrzyżowanego,
tak bezpośrednio, jak bezpośrednio dotykają usta niemowlęcia piersi matczynej, która je swym mlekiem karmi. Zresztą to porównanie do matki karmiącej dziecię jest dalekie od tej nadprzyrodzonej rzeczywistości, którą pomaga nam zrozumieć. W Komunii Świętej przyjmujemy przez usta nasze całe ciało i całą krew Baranka Bożego, podczas gdy matka karmi dziecię zaledwie kilku kroplami swego mleka. Czy nie widzimy, czy nie pojmujemy, jak Jezus przychodzi do nas, jak działa rzeczywiście na nas jako ofiara swego własnego poświęcenia się na krzyżu? Jeżeli pożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew, będziemy mieć życie w Nim. Będziemy w związku bezpośrednim, żywotnym z tajemnicą naszego Odkupiciela. Przychodzi do nas w Komunii Świętej w charakterze podwójnym oblubieńca niebieskiego i Baranka Bożego, by zawładnąć naszą duszą, dać jej pocałunek miłości i pragnie, byśmy Go dobrze przyjęli i objęli Go z weselem i radością. Zdaje się, że król prorok miał widzenie tych niewysłowionych boskich rzeczywistości, ponieważ w hebrajskim tekście psalmu drugiego, w wierszu 12 tak mówi: dajcie pocałunek synowi z obawy, by w gniewie nie powstał przeciw wam i byście nie zginęli na drodze waszej. Słowa te mają wielkie podobieństwo do słów Pana naszego, który sam powiedział: jeśli nie będziecie pożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Jan, rozdział 6, werset 54. Najświętsza Eucharystia jest jednym z siedmiu sakramentów. Jest sakramentem największym ze wszystkim, ponieważ jest samym we własnej osobie Panem naszym. Ale błędem byłoby wyobrażać sobie, że pozostałych sześć sakramentów z ich różnorakimi łaskami mają coś innego na celu niż zjednoczenie nas z ukrzyżowanym Jezusem. Łaska we wszystkich swych objawach przez siedem sakramentalnych strumieni ma na celu upodobnić chrześcijanina do Jezusa ukrzyżowanego, zjednoczyć go z Nim, uczynić z Niego nowe stworzenie w Jezusie ukrzyżowanym. Święty Paweł głosi, że jest to pierwszy cel ekonomii łaski w systemie sakramentalnym. A zaż nie wiecie, mówi do Rzymian, iż którzykolwiek w Chrystusie Jezusie jesteśmy ochrzczeni, w śmierci Jego ochrzczeni jesteśmy? Stary nasz człowiek pospołu jest ukrzyżowany, aby zepsowane było ciało grzechu. List do Rzymian, rozdział 6, werset 3 i 6. A do Efezów: a teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście niekiedy byli daleko, staliście się blisko we krwi Chrystusowej. Święty Piotr ze swej strony wzywa nas: weselcie się uczestnikami, będąc Chrystusowych ucisków, abyście się i w objawieniu chwały Jego radując weselili. Zacytujmy jeszcze raz świętego Pawła, aby streścić tę całą naukę. Umiłował mnie, mówi on, i wydał samego siebie za mnie. Każdy chrześcijanin może powtarzać te słowa, stosując je do siebie w ich pełnym i dosłownym znaczeniu. Jest zatem najzupełniejszą prawdą, że przez sakramenty święte tajemnica Jezusa ukrzyżowanego kształtuje i stwarza chrześcijanina i przenika całą jego istotę.
Wszyscy, wielcy doktorowie wieków średnich, święty Anselm, Hugo od świętego Wiktora, mistrz sentencji, święty Bernard, święty Bonaventura, święty Tomasz i Duns Scott starali się wyraźnie i jasno nam to wykazać, w czym byli echem wszystkich ojców Kościoła, którzy ich poprzedzili. O Jezu, obdarz nas tą łaską, abyśmy mogli Cię przyjmować z taką miłością, która przewyższa wszystko, która jest godna Ciebie samego, z taką czułością i z taką tkliwością serca, żebyśmy Cię przyjmowali głęboko, głęboko na zawsze. Amen.